Szkoła podstawowa nr 2 imienia Władysława Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim realizuje projekt Radosne Przedszkolaki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego na terenie gminy utworzono ośrodek wychowania przedszkolnego w budynku przy ulicy Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim, w którym do tej pory uczyła się młodzież gimnazjalna. Utworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. Dzięki projektowi w przedszkolu została zatrudniona wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi. Nowe oddziały przedszkolne umożliwiły wielu dzieciom uczestniczenie w zajęciach wspomagających ich wszechstronny rozwój. Brakowało miejsc dla dzieci w przedszkolach i nastała konieczność utworzenia nowych miejsc przedszkolnych. Ponieważ takie miejsca postanowił pan burmistrz zorganizować je w naszej szkole, w Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim. Mogliśmy również skorzystać z projektu europejskiego, który gwarantował nam nie tylko pozyskanie środków pozabudżetowych, ale również po prostu utworzenie bardzo dobrych warunków dla dzieci, które w tym przedszkolu rozpoczęły swoje zajęcia. Placówka wzbogaciła się o nowe wyposażenie i przedszkolne akcesoria. Jest to przedszkole, które może się poszczycić bardzo bogatą bazą dydaktyczną, bazą taką poszerzoną o bardzo nowoczesne formy zabawy, różnego rodzaju pomoce z tym związane. Również projekt dał nam taką możliwość wzbogacenia wiedzy dla nauczycieli, ponieważ wykorzystując środki unijne, nauczyciele korzystają z różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego. Ponadto pozyskujemy wspaniały plac zabaw, który, jeżeli panowie dziennikarze zauważyli, jest w tym momencie na zewnątrz się buduje i to też wszystko dzięki projektowi. Dzieci korzystają również z atrakcyjnych zajęć dodatkowych, które sprawiają im frajdę, a przy okazji wspomagają ich rozwój artystyczny. Dzieci poza swoimi zajęciami w ramach 5 godzin dziennie uczestniczą bezpłatnie w zorganizowanych dla nich zajęciach artystycznych, rytmiczno-muzykalniających, logopedycznych oraz teatralnych. W tych zajęciach uczestniczą bardzo chętnie. Te zajęcia w sposób znaczący rozwijają ich wszechstronnie i wspomagają proces dydaktyczny. Zajęcia artystyczne służą takiemu ogólnemu rozwojowi dziecka. Szczególnie kreatywność, postrzeganie świata, wyobraźnie, pobudzanie wyobraźni, a szczególnie no, dzieci trzylatki, gdzie wydaje się, że są no, jeszcze małe, żeby móc twórczo podchodzić do życia, a jednak się okazuje, że to są bardzo fajne zajęcia z trzylatkami, czterolatkami, pięciolatkami, bo takie są właśnie tutaj w grupie. I no przede wszystkim dzieci mają możliwość poznawania takich no, podstawowych zasad tworzenia, zetknięcia z różnymi materiałami, no, ogólnie wydaje mi się, że taki rozwój manualny. Przede wszystkim. Takie zajęcia sprawiają, że pobyt w przedszkolu jest o wiele ciekawszy. Podczas wykonywania różnych prac dzieci zarazem uczą się i bawią. Starałam się przygotowywać każde zajęcia inne, pod innym kątem, no, biorąc pod uwagę techniki, działalność manualną, a więc było malowanie, rysowanie, klejenie, cięcie nożyczkami, wykorzystywane materiały takie jak, rzeźba była. Także no, wydaje mi się, że wszystkie możliwe, adekwatne do wieku materiały były tutaj zastosowane i dzieci no, wydaje mi się, że poczyniły dość duży postęp w posługiwaniu się tymi materiałami. Na początku było nawet tak jak tam masa solna czy jakiś inny produkt, to nawet były tam problemy z dotknięciem. Ale później okazało się, że jest bardzo fajnie, jest wspaniała zabawa i no, dzieci chętnie biorą udział. Dzisiaj wykorzystujemy papieroplastykę na pograniczu tak zwanego origami płaskiego, a więc z kolorowego papieru w
wcześniej przygotowane przeze mnie kształty, ponieważ no nie wszystko dzieci potrafią od początku zrobić, a dzisiaj dostają kolorowe, już przycięte formy papierowe, które zaginają, układają kompozycje i za chwilę będą kleić. Będzie to laurka dla mamy. Robimy obrazki dla mamy. A dzieci na zajęcia lubię w przedszkolu. Bardzo mi się podobają także zajęcia. Lubię ciąć nożyczkami i klejać. Lubię malować farbami. Wśród małych artystów są również ci, dla których to scena jest prawdziwym żywiołem. Zajęcia teatralne uczą maluchów między innymi odpowiedniego zachowania się podczas spektakli czy wcielania się w różne role. Robiliśmy maski czerwonego kapturka i wilka. Jak zachowywać się w teatrze? Pamiętasz, co pani mówiła? Tak. No to powiedz. Nie można wystawiać buty. Jeszcze nie można jeść. Nie można pić. Nie można pisać SMS-ów. Powiedz, czego nie wolno robić w teatrze? Pić. Jeść. Nagrywać na telefonie. Trzeba cicho być. Co jeszcze? Nie siczeć. Nie jeść. Projekt umożliwia przedszkolakom także wyjazdy edukacyjne, które uzupełnią treści przekazywane podczas zajęć dodatkowych, między innymi do Filharmonii i Teatru Maska w Rzeszowie oraz do skansenu w Kolbuszowej i Muzeum Lalek w Pilźnie. Na realizację projektu gmina Sędziszów Małopolski pozyskała kwotę ponad 515 tysięcy złotych, natomiast wkład własny to 57 tysięcy.